Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zakamarków Skalnej. Dzisiaj wraz z panem dyrektorem pokażemy Wam saunę. Chodźcie! Znajdujemy się teraz w szkolnej saunie wraz z panem dyrektorem. Panie dyrektorze, w którym roku została zbudowana ta sauna? Może to zabrzmi dziwnie, ale nie wiem. Saunę odkryliśmy niedawno, jakieś 2-3 lata temu. Na drzwiach było napisane zawór główny. No i tam rzeczywiście za murkiem znajduje się taki zawór główny, ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby otwierać tych drzwi, którymi weszliśmy do sauny. Okazało się, że tu jest po prostu czynna sauna z piecem, z wszystkimi warunkami, z której można by po wyczyszczeniu korzystać. Czyli ona w tym momencie nie jest do użytku? Jest do użytku, gdyby się znalazła grupa, która chce z niej skorzystać, bo wiadomo, że przygotowanie sauny troszkę kosztuje, tak? Trzeba ten piec rozpalić, musi tu być odpowiednia temperatura, no więc nie możemy tak go sobie rozpalić i czekać, czy ktoś będzie chciał skorzystać, no bo jednak trzeba mieć... Nie wiem, odpowiednie ubranie, tak, przygotowanie. No i po prostu założyć, że chce się korzystać z sauny. Także ona czeka na uczniów i nauczycieli. Kto by chciał z niej skorzystać, to zapraszam. Nie wiem, kiedy ostatni raz tu ktoś się wygrzewał. Może jego duch tu jeszcze gdzieś krąży. Ale myślę, że sauna to całkiem fajny relaks. Słuchajcie, mam ogromną prośbę dla Was. Jeżeli na dole widzicie taki czerwony przycisk subskrybuj, kliknijcie w niego, żeby stał się szary. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zwiększa to nasze zasięgi, nas to inspiruje, dla Was to nic nie kosztuje. Dziękujemy Wam bardzo z samej góry.